dzisiaj mam trudny dzień, ryby nie biorą i trzeba coś próbować innego, żeby zadziałało. Jeszcze nie wiem, jaka jest przyczyna, że te ryby nie biorą. Pierwszą rzeczą, którą mogę sprawdzić, to właśnie praca przynętą, a dokładnie mormyszką i ochotką. I teraz różne robię opady. Na przykład różne opady i różne pracowania. I teraz tak, pracuję dosyć agresywnie, jadę dosyć wysoko. Często ryby są nad dnem, nie ma ich w polu nęcenia, tylko są gdzieś nad dnem, gdzie te duże frakcje się unoszą. I teraz tak, równostajny opad, tak jakby ta ochotka opadała. I to nie daje efektu i teraz bardziej agresywnie. Duże skoki. Duże skoki. Będziemy oglądali to jeszcze w akwarium, żeby zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No dobra, na pierwszy ogień idzie pojedyncza ochotka. Zwróćcie uwagę, ochotka dostała wody i ona od razu zesztywniała. I wydawałoby nam się, że coś fajnego, jak mamy ochoteczkę na haczyku, za głowę, typowo na płoteczki, a tutaj mamy drętwą pracę. Czasami najlepiej założyć jest ochotkę w pół, wtedy się taki fajny tworzy pęczek, a najlepiej to jest założyć kilka ochotek. I właśnie różna praca bałałajki powoduje to, że po prostu możemy inaczej zagrać. To widzimy, że to jest dosyć drętwe i może płoteczkom wzbudzać u płotek duże podejrzenie i wcale możemy tych ryb nie łowić, a one są nieraz w łowisku. Czasami się jest tak, czasami jest, że się zahaczy i to właśnie powoduje założenie ochotki, zimna woda i wiele różnych czynników. I to nie podziałało? I teraz tak, opad, zatrzymanie, opad, zatrzymanie, opad, zatrzymanie, opad, zatrzymanie. Często w tym zatrzymaniu dopiero są brania, jak na chwilę ta ochotka stanie. I teraz tak, nic się nie zadziało, biorę palcem, uderzam w szczytówkę, delikatne drgania i jedziemy. I w końcu znajdę sposób prowadzenia, który zadziała na te rybki. Może być też miejsce, gdzie tych ryb po prostu nie ma, może być tu pustynia, ale muszę to sprawdzić w sposób różny, różnego prowadzenia. I teraz tak, duże skoki. Często to właśnie zmiana pracy spowoduje, że te rybki się pojawiają. Woda się uruchamia. Delikatna praca i jedziemy do góry. Jedziemy, 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 jedziemy. I opad. Równostajny, tak jakby ochotka opadała. Doszło do dna i teraz trochę popukam o dno. Wzbija się chmura mułu i często te rybki się pojawiają. Gdzieś tutaj krążą i wzbudzimy chmurę dymu, taką od dna i te rybki się pojawiają. I jedziemy. Zatrzymanie. Jedziemy. Zatrzymanie. Jedziemy. Zatrzymanie. Trzeba różne prowadzenie. I teraz tak. Mam pół metra przynętę nad dnem. I równostajnie opadam. Gdyby to nie pomogło, to szybciej robię, zatrzymuję. Szybciej robię, zatrzymuję. Różne prowadzenie i może sprowokować płyteczki do brania. Tak to powinno wyglądać. Jeszcze zobaczymy w akwarium, jak ta przynęta pracuje. I teraz, gdy łowimy, warto w różny sposób prowadzić tą przynętę. Takie szybkie podbicia, wolny opad. Gdy przynęta uderzy o dno, warto kilka razy postukać, żeby wzbić chmurę mułu. I to wszystko powoduje, że te rybki się interesują, przypływają z większej odległości i po prostu możemy je skusić do brania. Różne prowadzenie jest bardzo ważne. Wolne i szybkie. Machamy w różny sposób, żeby po prostu zobaczyć, co tym rybkom w dany dzień pasuje.